Szanowny pan jest gotowy? Za gotowy. Wszystkiego? Tak. No to wiemy. Już? Zasadniczo i pobieżnie, to w prawie w 3 minuty rozmawiamy sobie o ciekawostkach. To dzisiaj ciekawostka numer. Kto wie, co to jest cisza nocna? Najczęściej odpowiedź na pytanie, co to jest cisza nocna, jest taka, że to jest przestrzeń czasowa pomiędzy 22 a 6 rano. No i oczywiście, jak zwykle, jest to mylny błąd. Cisza nocna jest na koloniach. Cisza nocna może być na obozach harcerskich, ale cisza nocna nie istnieje w polskim prawie. Wszystkim, którym się wydawało, że zakłócają ciszę nocną, oznajmiam z radością, że nie mieli czego zakłócać. Powszechnie mylimy ciszę nocną z porą nocną, a pora nocna nie ma nic wspólnego z zakłócaniem, przynajmniej nie z takim, o jakim myślimy. Bo pora nocna jest zdefiniowana w przepisach prawa karnego, ale jako ten czas, w którym raczej nie można interweniować policyjnie, prokuratorsko, dokonywać przeszukań albo zatrzymań. Natomiast cisza nocna, ta, którą możemy zakłócać, nie ma swojego odpowiednika w żadnej z definicji polskiego prawa. Skąd więc wzięła się cisza nocna? Chodzi oczywiście o tradycyjne niezakłócanie spokoju tym, którzy śpią. Jest taki przepis w kodeksie wykroczeń, mniejsza o cyferki, który wskazuje, że ani hałasem, ani krzykiem, ani alarmem, ani innym wybrykiem nie należy zakłócać spoczynku nocnego. I tutaj tak naprawdę nie ma innej regulacji, a w szczególności nie ma definicji, z której wynikałoby, że mówimy o ciszy nocnej. Chodzi tylko o spoczynek i to niekoniecznie sen. W jaki sposób można zakłócać ten spoczynek? Niekoniecznie sen? Bardzo różnie. Może to robić zarówno koleś, który gra sobie na komputerze w wojnę, jak i sąsiadka, która przeżywa emocje, głównie filmowe. Nawiasem mówiąc, ten sam przepis kodeksu wykroczeń stanowi, że podobnie jak nie można zakłócać ciszy nocnej, której nie ma, tak nie można zakłócać porządku publicznego albo spokoju publicznego. Niezależnie od pory nie wolno na przykład wtargnąć na golasa na plaży nad jezioro, wrzeszczeć, krzyczeć i przy okazji siać zgorszenie, bo to też jest zabronione. Ten sam przepis, kilka różnych zachowań, nic wspólnego z ciszą nocną, ale nadal nie wolno. Jak więc zareagować, jak ktoś zakłóca twój dobrostan w trakcie ciszy nocnej, której nie ma, bo jest spoczynkiem nocnym? O tym wszystkim, a także o tym, jak poradzić sobie wtedy, kiedy nie masz gospodarza obiektu, który może zainterweniować, jak zwykle, w linku pod spodem.